Siema, siema, dzisiaj piąty dzień wakacji. Co dzisiaj będziemy robić? Pogoda słaba, no, nie? Bardzo, dzisiaj... Dzisiaj oprowadzimy was po naszych sprzętach, czyli po tym, w czym jeździmy na enduro. Tak. Czyli spodnie, buty, buzery, kaski, rękawice, ochraniacze. Pokażemy wam wszystko, w czym jeździmy i co jest... co jest dla nas najlepsze. Pokażemy też najważniejszą rzecz, mocowanie z przodu kasku na aerochu do kamery GoPro, żebyście wiedzieli, jak my to zamocowaliśmy. Tak. Tymczasem. Tymczasem. Oj, widzę, podoba ci się ten mój raptor, co? No. No. Dobra, dobra, już się nie przyzwyczajaj. Pokazuję moje stare buty. One będą na sprzedaż. Na razie nie mają wkładek. Będą mieć. Bardzo dobrze się zachowywały podczas jazdy. I w ogóle 4 lata jeździłem na nich. Tak, 4 lata. Foksy to są. Takie foksy utrzymały 4 lata. Wytrzymały. Wytrzymały. A ja od 4 zaczynałem. Tak jest. Jeździć. To pokaż teraz te nowe. A teraz nowe. Rzeczywiście, że brudne. O. To są Mousy Racing. Dopiero pierwsza jazda była, już widzicie, ubrudzone. Ale jeszcze lepiej niż te się sprawują. Tak? O. No, lepszą mają chyba. No, chyba no. Tą wodoodporną. No, wiem. Na rzepa. Bardzo fajnie. Tu mają ściągacz górą, który bardzo dobrze zdaje egzamin. Tutaj ci ładnie dochodzi. Tu nawet tu mam zapięcia nawet są na rzepę. Też ekstra. I tu są takie zapięcia. Wkładacie tak. I dynk. Tu we dwój tak. I pyk. I tak. I macie pokaż spody. To są spody. No dobra, to są buty. A ja pokażę wam moje buty. Pierwsze też, no właśnie, 4 lata temu kupiłem takie buty. To są Foxy Instynkty. Typowo na hard enduro. Z taką podeszwą wielkie rowy. No, takie trapery po prostu. No bardzo fajne, ale po prostu no już są stare i no nie trzymają, no są rozlazłe. I musiałem kupić nowe buty, też Foxy, tylko już nie takie typowo enduro, z nowego wzoru, z podeszwą taką normalną jak w każdych butach enduro. No powiem wam, że są petarda te nowe Foxy. Nowe są bardzo ładne. Znaczy chodzi nie o ładne, tylko o to, no, że bardzo funkcjonalne. Bardzo dobrze. Zawias bardzo dobrze się sprawuje. Jest naprawdę super. Polecamy bardzo. I te Mousy Kuby, no to jak najbardziej. Spodnie są akurat takie. Pomarańczowe. Bardzo dobrze mnie w nich widać. Najpierw były na mnie za małe. Teraz akurat są dobre. Jakie marki masz w ogóle? Myślałem, że to są Foxy, a to są nie. Jakieś... TLD? Ładne mają, tu patrz, jak już wyślizgałeś wstawki. No. Te boczne. Te spodnie bardzo GP. Są fajne. Spodnie GP chyba. Gypy. GP. W sumie 4 lata, zobacz. No 4... nie. Tak, 4 lata mają one. No 4 lata, no ale ja nie jeździłem, bo... Jeździłeś. Za małe były. Aha. Ale 4 lata były u nas. Tak jest. I to ile lat w nich jeździsz? 3? 3 lata. I w sumie 0 śladów zużycia. Marka, no mi nieznana, ale... 2? Bluzę, jaką masz? A ja pokażę wam moje spodnie.
jedne z najlepszych spodni moich, to są Foxy. Z takimi wstawkami, zobaczcie, ze skóry na boki. Bardzo dobrze trzymają motocykla. Grube. Ciężko je w ogóle zniszczyć, muszę wam powiedzieć. Co prawda, no gorąco w nich jest, nie? Ale najlepsze moje spodnie to są po prostu Foxy. Moja bluza. Twoja bluza. To jest Foxik. Foxik. Bluzy tak samo, Foxa, a ja też jeżdżę tylko w Foxie. O, w tej to jeździsz na pewno 4 lata. Na pewno. Są jakieś ślady zużycia, coś wytarte, dziury. Nic nie ma. Tu są takie rzeczy jak takie... Posiepane, no bo wiadomo, nie, po 4 latach. Nitka się zacięła. Ale tak. To nic się z nim nie stało. Nic jeszcze się nie dzieje. Jeszcze. Prane co tydzień. Dobra, teraz pokaż swój, może ochraniacze, buzer. Kuba ma buzer. Jakiej marki masz buzer? Foxiki. Foxiki. I co? Zdaje egzamin? I to bardzo. Buzer Foxa. A zobaczmy od tyłu. Znaczy, no to wiadomo, no brudny, no. Nie? Lekki, ultra lekki i naprawdę ochrona pierwsza klasa. To w takim buzerze jest. Teraz ty pokaż. Ja pokażę wam moje buzery. Ja też mam Foxa Raptora, którym już nie jeżdżę, ale polecam dla wszystkich początkujących taki buzer. Jeden minus to jest taki, że trzeba jeszcze na łokcie sobie ochraniacze dokupić do tego. Jedyny mankament w tych buzerach to jest to, że po prostu ochraniacze na barki po prostu no pęka to, no. Pęka i nie trzymają. Ja już na gwarancji wymieniali mi to, ale to i tak pęka. Nawet przy zakładaniu zwykłej bluzy na to potrafi pęknąć. A nie? Ale ile jeździłeś? W tym? 4 lata. W tym buzerze jeździłem 4 lata. Co prawda, jakbym pojechał na jakiś ciężki teren, to na pewno go ubieram. A w tej chwili używam Foxa takiego Titana. Na siatce. Powiem wam, że parę gleb już w nim miałem i sprawuje się naprawdę dobrze. Plus jest taki, że już ma od razu ochraniacze na przedramię i łokcie i to naprawdę zdaje egzamin, bo już gleby naprawdę przez kierę leciałem i 2 razy leciałem w tym buzerze przez kierę, czy 3 nawet, i no i po prostu wszystko ok. Na plecy parę razy już poleciałem. Bardzo dobry żółwiaz jest z tyłu. No i co? Raz prany. Raz, tak. Także taki buzer polecam na jakieś lekkie enduro. Jak najbardziej. W ogóle się nie czuję, że ma się go na sobie. A tutaj wam pokażę jeszcze, bo to jest bardzo ważne do tego buzera, jakie miałem ochraniacze na łokcie. Wow. Właśnie takie tytany. No bardzo fajna sprawa, tylko po prostu dużo ubierania, buzer, potem to, ale naprawdę to już jest takie pancerne, masywne, czyli można jechać śmiało w ciężki teren i nie bać się o bezpieczeństwo, no bo to jest różnie, nie? Dobra, to no właśnie, to może pokaż ty też swoje ochraniacze na kolana i na łokcie. No te to są pancerne, naprawdę. W połączeniu z tym buzerem jest rewelacja. Ale mówię, dla początkujących to naprawdę takie właśnie rozwiązanie polecam na początek. A potem jak się jeździcie, nie będziecie tyle gleb mieli, no to wtedy ten buzer jak najbardziej. Za dużo tego. Dużo.
O, ty masz na przykład ochraniacze na nogi. Jakiej firmy? Nie, to jest na łokcie akurat. A, to jest na łokcie? To jest na nogi. To jest na nogi, tak? Na kolano. No. I to ty masz tutaj Titany, Foxa. Bardzo fajnie się sprawują, ale trzeba też uważać, żeby się nie zgubiły tu te takie paski, bo one umią szybko odlecieć. Aha. Tak? No, te umią bardzo szybko, bo zrobisz i coś zrobisz. No zrobi się co, coś tak. Patrz. Taki pasek? No patrz, patrz. Nagle sobie. A, potrafi zjechać. Mamy dobrze, takie coś. Dobrze. Takie dobrze. Coś nagle zrobi dobrze. Tak. No to musicie uważać, bo po prostu te zapięcia uciekają no. Z koksów. Dobra, a teraz na ramiona, na te. Na przedramię i na barki. To są Raveny, tak? Tak, Raveny. I co? Jak się to sprawuje? Dobrze, dobrze, dobrze. Przewracałeś się już w nich? Na ręce? Na łokcie? No, tak. I co? Wszystko dobrze, nic nie czuć? Nic. Łatwo się je zakłada? Tu macie trzy zapinki, tu macie narzepy. Trzy narzepy, tu jeszcze jest takie coś, a na końcu jest tu. Też narzepy. I wytrzymują, nie schodzą. I tak. Trzymają się. No i bardzo dobrze. Super. No. Dobra, co jeszcze pokażemy? Kaski, Kuba, kaski. Te mocowania mamy podobne na kaski. Naprawdę? Tak. Nie takie same? Obczaiłem. Ostatnio jeździliśmy, mieliśmy tylko na jedną trytkę, musiałem wpinać cały uchwyt z kamerą, a teraz po prostu mamy inne rozwiązanie już od miesiąca. Gdzie masz kask swój? Ja mam oto. Korzystamy. Dobra, daj torbę, daj teraz całą torbę. Kuba ma taki fajny, fajny futerał do kasku. Airocha. Do Airocha. A jeszcze gogle nam zostały. I rękawice. Ja idę w niej. Słuchajcie, jest tak. To akurat mocowanie bardzo pasuje fajnie do Airocha. A dlaczego? Dlatego, że Airoch ma tutaj z przodu otwory. I ważne jest do tego naszego mocowania, żeby tutaj z przodu kasku były otwory. No na przykład Tomka kask, pokaż Tomka kask, nie ma takich otworów, to jest ohil i tam na pewno nie można zamontować. No i teraz no szkoda psuć go. Nie mamy tutaj otworów, na całości jest siatka. Jakbyśmy go popsuli? Nie, tutaj nie, tu też jest wypełnienie od tyłu. Ale w Airochach, podaj jeszcze też mój kask. W Airochach wszędzie macie otwory. Takie chyba same mocowanie. Tak. Idę zobaczyć. Ja tutaj akurat w moim Airocho trójce ściągłem, odkręciłem te siatki metalowe no, wentylacyjne, o, tak bym powiedział. No i teraz tak. Najważniejsze jest dostać takie uchwyty od kamer GoPro, ale z przedłużeniem. Jak mamy to te uchwyty z przedłużeniem właśnie, ja tu mocuję na gąbkę i na trytki. Czyli mocowanie naprawdę bardzo dobre na kamerę. Odkręcam, wstawiam kamerę, pyk. Wiesz co? Kamery nie wziąłem, ale dobra, ale wiecie o co chodzi. No. Czyli co, no trzy trytki, otwór od kasku Airoch. Chyba, że tego sobie, takiego na przykład sobie popsujecie, przewiercicie się tutaj przez te potem pianki. Ale tu jest ryzyko, bo potem będzie za mały i zostanie, bo się go nie sprzeda. No właśnie. No słuchajcie, każdy marzy o nie każdy. Nawet przy glebie to wszystko wytrzymuje. Tu oczywiście daliśmy takie gumowe wstawki, żeby wypełnić ten zacisk trytki. No bo to kurwa, na trytkach jest. MRF-y no wziąłem, no po prostu gumówkę. Już Kuba podpatrzył. Rękawice Kuba, jakie masz? Co jest Kuba? Co tam ci się? Co, rękawice ci spadły? Kuba też jeździ w Onilach. Wcześniej miałeś Foxy. Które lepsze? Czerwone. Miałem Foxy, ale teraz mam
Onile. Onile. I co, jak ci się sprawują te rękawice? Onile są bardzo dobre. Tu mam właśnie przewietrzenie, bo tu mamy... Słuchajcie, dla dzieci sprawdzają się najlepiej z naszego doświadczenia rękawice, na przykład te Onile. Foxy z rozmiarówką będzie słabo i są bardzo ciasne tutaj przy wejściu. Tak. No, te są bardzo rozciągliwe. Nie mają jakichś tutaj nie wiadomo jakich zabezpieczeń, żeby nie wiem, nie uszkodzić sobie... Tu kostek, nic nie ma, po prostu... Nic nie ma, ale zdajemy egzamin. Nie było takich porządnych, ile Kuba nie miał, ja nie miałem. I tak w ogóle one są przewietrzane, bo tu jest taki krótki materiał. Tak jest. O, niteczka, zobacz, tu się nic nie stało, niteczka mi trochę... A powiedz, jak oceniasz ten kask Aeroch? Ten czy ten? No, w którym jeździsz? W moim czy w swoim? W tym. No i? Jak się sprawuje? Ten po próbkach 10 na 10. Eksperyment. Patrz na Siemensa prosto. Głowa prosto. Co widzisz po tej stronie? Po lewej? Okno i ścianę. Dużo ściany? No, nie. Nie? Dużo, bardzo nie. Dobra, to teraz weź te. Patrz na Siemensa. Co widzisz? Więcej trochę tej ściany. Ile? Tak z 4, a tam z 2 może. Centymetry? No. Aha, czyli jest większy. Dobra. Jeszcze pokażę wam moje ochraniacze, które używam właśnie do takiej lekkiej jazdy, ale nie w terenie, tylko po prostu do jazdy na kole. To są ochraniacze Foxa na kolana. Po prostu, no tylko taki, jako takie zabezpieczenie. Wiadomo, przed jakimś poważnym upadkiem to mało co ochroni, ale po prostu zakładam, żeby coś tam było na tych kolanach, w razie czego. W razie W. Ale w teren to na pewno tego bym nie ubrał, nie? Także polecam wam, tak naprawdę, ortezy. Już pokazuję. Do jazdy w terenie nie ruszam się bez ortez. Po prostu. Nie mam ortez, nie jeżdżę. To są POD ortezy, które też mam 4 lata. Muszę wam powiedzieć, że... No po prostu, takie coś musi być w teren. Żaden ochraniacz nie spełni warunków. Co prawda mi tutaj się już ten przy zawiasie ochrona na kolana wypina. Przy jakiejś tam mocnej glebie to po prostu jakieś uszkodzenie tu nastąpiło. Ale naprawdę polecam. Bez tego po prostu w teren się nie ruszam. Nie, Kuba? No. I tak samo jak Kuba nie ma ochraniaczy, to też w teren nie jedzie. To jest właśnie podstawa. No wiadomo, na dzieciaka ortezy, no to słabo, nie idzie tego dostać. A jak nawet by można było, no to chyba cena to by była kosmiczna. Ale polecam, nawet używane kupić od kogoś. Nie ma sensu wydawać pieniędzy na ochraniacze. Ortezy, polecam. To co, Kuba, wszystko pokazaliśmy? No chyba tak. No ciuchów innych wam... Nie, no to rękawic innych to ja mam też, ale to nie ma sensu pokazywać. Pakujesz je? To ładnie może popakuj. A czemu to tak walisz? Jak już mamy trochę czasu, to choć popakujemy to wszystko. Chodźcie pożegnać i porządki robimy. Dobra. Dobra, słuchajcie, Kuba. Dobra, to co? Nara, hejo, trzymajcie się.